Witam wszystkich, jest z nami dzisiaj Robert Cyrwus, zwycięzca dzisiejszych zawodów i srebrny medalista ostatnich Mistrzostw Polski. Powiedz mi, Robercie, jak oceniasz swój dzisiejszy start? No bo wiadomo, że pogoda nie dopisywała i te warunki były utrudnione. Witam serdecznie. No chciałem powiedzieć, że na samym początku warunki były bardzo ciężkie, bo grząsko było przede wszystkim, no i ciężary były bardzo duże. Jak na taki poziom, to jest naprawdę duże ciężary. No i co mogę powiedzieć? No, oceniam występ bardzo dobry, chociaż no, nie powiem, konkurencję barkową troszkę skrzaniłem. No ale cóż, no, chciałem za szybko, moja ulubiona konkurencja, no niestety. Chcesz szybko, nie da się tak zrobić łatwo. Widziałem, że nawet przy jednej konkurencji poleciała ci krew z nosa od podwyższonego ciśnienia. Tak, troszkę uderzyło mi ciśnienie, ale to jest, zdarza się często, jak źle oddech się wyreguluje, po prostu przytrzyma się oddech, także ciśnienie bije troszkę w nos. Można powiedzieć, że dzisiaj występowałeś u siebie, miałeś swoją publikę i tak dalej. Powiedz mi, dawało to dopingu? Oczywiście, rodzina była, moi koledzy, no wszyscy znajomi tu z okolic, także naprawdę to dużo daje, kurde, u siebie występ. No jest to inaczej, no. Dla swoich chcesz jak najlepiej, tak? I dla siebie oczywiście. A teraz wracając do Mistrzostw Polski, jesteś jednym z niewielu zawodników tak naprawdę, którzy ukończyli wszystkie konkurencje. Powiedz mi, która konkurencja najwięcej ci sprawiła trudności? Znaczy mogę tak powiedzieć, no tej, co się najbardziej nie bałem, to znaczy konkurencja na barki znowu. I znowu mi nie wyszła. Chciałem za szybko i odcięło mi oddech. A poza tym miałem 2 tygodnie przed Mistrzostwami Polski, wybiłem kciuka sobie i troszkę mi to dało, no ale no niestety, no nie można składać, no kontuzja to kontuzja, ale no barki oczywiście, to dało, zaowocowało, że no spadłem na drugą lokatę, mogę tak powiedzieć. Teraz najbliższe zawody, jakie planujesz, albo docelową imprezę w tym sezonie, pod którą celujesz taką docelową formę? Docelową, no to chciałbym na Mistrzostwa Świata jechać, no już raz miałem, leciałem, tylko że nie doleciałem, no troszkę nie będę może wspominać, co mi się stało, ale może ktoś wie, na pewno wiedzą dużo osób. Ale pierwsza impreza teraz następna jest 11 w Kielcach, także Puchar Polski też jest w Kielcach, także no myślę, że tam będziemy znowu walczyć. Dobrze, Robercie, dziękuję ci bardzo, życzymy ci jeszcze raz zwycięstwa i pozdrawiamy wszystkich widzów. Zapraszamy do śledzenia Roberta i jego poczynań. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, ja również was wszystkich pozdrawiam.